Jak jeść rybę zgodnie z zasadami savoir-vivre? Jakie są reguły dotyczące spożywania ryb? Konsumpcja ryb może przysporzyć nam trudności, zwłaszcza podczas spotkań formalnych. W jaki sposób pozbyć się ości? Jakich używać sztućców do ryb zgodnie z zasadami savoir-vivre? Jak jeść ryby w restauracji zgodnie z zasadami savoir-vivre? Jakie sztućce są do ryb? Jak poradzić sobie z oddzieleniem ości? Dlaczego nie używamy dwóch widelców do jedzenia ryb? Przygotowaliśmy krótki poradnik dotyczący etykiety obowiązującej przy stole. Jedzenie ryby. Sztućce do ryb w całości serwowane są takie ryby jak łosoś, mintaj czy tilapia. Bez względu na to, jaką rybę wybierzemy z kart dań, ważne, aby elegancko ją zjeść. Zgodnie z zasadami savoir-vivre, nożem i widelcem jemy wędzone łososie i węgorze oraz solone i marynowane śledzie. Natomiast sztućce do ryb, czyli nieostry, skośnie zakończony, szeroki nóż i szeroki widelec, stosujemy do ryb pieczonych, gotowanych oraz smażonych. Nóż do ryb nie służy do krojenia, ale do łatwiejszego pozbywania się ości. Powinien znaleźć się po prawej stronie talerza, a widelec, po lewej. Kiedyś do ryby podawano dwa widelce, jednak ten sposób jedzenia ryb został uznany za staromodny i nieelegancki, więc nie jest już praktykowany w ekskluzywnych restauracjach. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy poradzimy sobie z obraniem ryby ze skóry i ości, możemy poprosić o to kelnera. Jedzenie ryby. Zasady savoir-vivre. Konsumpcję ryby zaczynamy od usunięcia płetw. Później końcówką noża do ryb lub klasycznego noża, przecinamy rybę wzdłuż tułowia, mniej więcej w połowie, zaczynając od skrzeli i kończąc przy ogonie. Pod ostrzem noża powinniśmy wyczuć początek grzbietu ryby. Następnie wsuwamy płasko nóż pod mięso, równolegle do ości. Używamy noża i widelca, aby oddzielić mięso od szkieletu. Jeżeli ryba jest prawidłowo usmażona, mięso będzie łatwo odchodzić od ości. Czynność powtarzamy z drugiej strony grzbietu, a następnie odwracamy rybę i postępujemy w ten sam sposób. Skórę możemy oddzielić od mięsa ryby albo zjeść, w zależności od upodobań. Skórę nawijamy na nóż, a widelcem pomagamy sobie w jej podtrzymaniu. Podczas jedzenia ryby odkładamy szkielet, głowę, skórę i ogon na mniejszy talerzyk na odpadki. Mięso ryby możemy skropić cytryną. Jeśli w trakcie jedzenia ryby wyczujemy w ustach ość, to językiem kładziemy ją na widelec, a następnie odkładamy na brzegu talerza. Jeśli ość utknęła nam między zębami, należy wstać od stołu i usunąć ją na osobności. Po zakończonym posiłku, sztućce układamy na talerzu, trzonkami skierowane w prawą stronę, wskazując godzinę 17.